Siemano, z tej strony Michał i chciałbym wam zaprezentować moda do Minecrafta o nazwie Defensive Villager. Zapraszam. Moc sprawia, że w grze zamiast normalnych NPC, czyli tak zwanych przeze mnie murzynów z kwirkami na nosie, znaczy na twarzy nie na nosie, oni mają nosy jak kwirki, mamy takich ludzi z mieczami w zbrojach, no skinie Steve'a, różni są. I ci ludzie charakteryzują się tym, że atakują, to są normalnie NPC i one atakują wszystkie agresywne moby. Atakują agresywne moby, ale też jest głupie w tej modyfikacji, że one są agresywne w stosunku do golemów i golemy też same ze sobą się nawalają. One biegają też szybciej, biegają tak bezładnie po całej wiosce, nie zatrzymują się, no zatrzymują się czasami na kawałek, ale i tak potem zapieprzają przez wieś. Ale normalnie można z nimi handlować, tak samo jak wcześniej. Teraz oni też mają, nie są wszyscy jednakowi, też mają swoje stroje oddzielne. Tak jak wcześniej było. Różnie mogą być w diamentowych armorach, w ulepszonych, mogą być w żelaznych, skórzanych. I atakują wszystkie potwory. Tu się coś dziwnego stało. Nie, no okej. Normalnie jeśli mamy na przykład wioskę z normalnymi NPC i jeżeli wgramy tego moda, to one nam się zmieniają na takie. Ale to w tym modzie jest strasznie głupie, że jeżeli włączymy sobie Peaceful, to one nam po prostu znikną. I dlatego miałem dodać tą modyfikację do swojego modpacka, którego robię, ale przez to nie dodam go, bo to jest po prostu głupie. Dlatego na przykład znajdę sobie wioskę z murzynami, kliknie mi się Peaceful i jep, nie ma nic. Oczywiście na kreatywie możemy je z powrotem sobie zespawnować, one się same nie spawnują we wiosce. Tak jak na przykład golemy, no i one też zaczną walczyć z golemami, jeżeli je zobaczą. Będą atakować wszystkie agresywne moby, tutaj pokażę na przykładzie zombiaków. Tak wszystkie biegną gromadą do tego stada zombie, żeby je uduć. Jeżeli my zaatakujemy takiego Steve'a NPC, to on się też na nas, no, wszystkie się na nas rzucają jak pigmeny. Na paleńce jedni. No to by było na tyle z tej modyfikacji. No i instalacja jest taka, że najpierw musimy zainstalować Minecraft Forge. Link do niego podam w opisie. I modyfikacje, po prostu te pliczki, które mamy w obranym pliku, wrzucamy po prostu do Minecrafta po zainstalowaniu Forge'a. I wszystko nam powinno działać. Życzę miłej gry. Cześć! Debile do studni powpadali.